Toruniu trwa 35. Świętojański Festiwal Muzyki Organowej. Najbliższy koncert już dziś o godzinie 20 w Kościele Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. To wielkie święto muzyki organowej w Toruniu. Mowa o Świętojańskim Festiwalu Organowym, który w tym roku odbywa się już po raz 35. Mamy kilka kościołów, w których znajdują się wspaniałe instrumenty najwyższej klasy, zabytki najwyższej klasy. I te instrumenty, można powiedzieć, odżywają jeden raz w roku, właśnie w okresie wiosenno-letnim, kiedy to zapraszamy do Torunia najwybitniejszych organistów, którzy z tych instrumentów wydobywają całą duszę, którą mają. Mówi koordynator festiwalu, a zarazem jeden z wykonawców, Paweł Głowiński. Formuła wydarzenia jest bardzo atrakcyjna. Staramy się szukać dróg takich, które przyciągną różnych ludzi. Połączenia z filmem, ze sztuką, ze światłem, co ważne też. Połączenie różnych instrumentów, również elektroniki, granie na dwóch instrumentach jednocześnie, improwizowanie do filmu. To wszystko właśnie świadczy o tym, że kultura żyje. Zainteresowanie inicjatywą z roku na rok wzrasta. Na koncerty przybywają setki osób w różnym wieku. Są to młodsi, ludzie w wieku średnim, starsi również, ale zauważamy, że co roku przybywa nowych. Po frekwencji na pierwszym koncercie można było zauważyć, że ludzie spragnieni są koncertów muzyki organowej i z wielką niecierpliwością, ale też i niepewnością wyczekiwali tegorocznej edycji. Zwraca uwagę Kamil Frąś, organista z Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny, Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i świętego Jana Pawła II w Toruniu, a zarazem jeden z wykonawców festiwalu. Wstęp na wszystkie koncerty jest darmowy. Przed nami jeszcze 6 koncertów, z których każdy odbywać się będzie w kolejne soboty lipca i sierpnia o godzinie 20 w kościołach diecezji toruńskiej, w kościołach Torunia. Serdecznie zapraszamy na te koncerty. Organizatorem festiwalu jest Stowarzyszenie Kultura Żyje. Szczegóły dotyczące koncertów, a także artystów znajdują się na stronie www.festiwalorganowy.eu.